Witam serdecznie, rozpoczynamy 11. kolejkę Ligi Talentów PLWK. To przed nami, witam serdecznie Piotr Gawron-Gawroński, razem ze mną jest... Piotr Bini-Zabrzewski, zapraszamy na Ligę Talentów PLWK, tak jak już powiedziałeś dzisiaj. Przed nami kolejne starcia właśnie w tej lidze. Na razie witamy widzów tylko 5, ale no miejmy nadzieję, że za chwilę to się powiększy.
Włączamy jakąś skoczną muzyczkę i zaczynamy za 10 minut pierwsze spotkanie. Przed nami Pitbulls Esport kontra The Bulls Team. To już za 10 minut. Pogadamy szybko o nich, drużyny Pitbulls i The Bulls Team to drużyna odpowiednio na 8 miejscu i na 6. The Bulls Team troszkę wyżej z 13 punktami, z 7 punktami Pitbulls Esport i ostatnie 5 spotkań tej drużyny no nie porywa, ponieważ 4 porażki, 1 zwycięstwo. The Bulls Team troszkę lepiej, 2 wygrane, 3 porażki. No więc tutaj walka w środku tabeli, chociaż The Bulls Team daleko do czołowej czwórki, bo to czołowa czwórka troszkę odjechała. Zrobił się nam taki podział. 4 drużyny na górze i reszta ligi. Więc tutaj raczej walka o spokojne utrzymanie pomiędzy tymi drużynami. Tak jest, masz rację. Ja oczywiście troszeczkę mogę odstawać więcej, ponieważ na co dzień jednak mam okazję komentować wyższą klasę rozgrywkową Superliga, ale na pewno postaramy się coś o nich opowiedzieć jeszcze tuż przed meczem. No jak widzimy, Pitbulls ma dzisiaj szansę przegonić swoich dzisiejszych rywali, bowiem zwycięstwo w tym spotkaniu daje im na pewno większy dorobek punktowy niż ich rywale. Wiesz co, właśnie nie do końca, ale mają jeden mecz mniej, więc gdyby wygrali 2 mecze teraz, to mieliby tyle samo punktów, co właśnie The Bulls Team, tylko muszą dzisiaj wygrać. Właśnie, muszą dzisiaj wygrać, patrząc na ich ostatnią formę, to może być ciężkie wyzwanie, bowiem w tych ostatnich 5 spotkaniach, jak wspominałeś, tylko jedno zwycięstwo i to było zwycięstwo na boisku rywali Grave Diggers Esports, którzy zajmują bezpośrednio miejsce za nimi. Także no na pewno The Bulls Team będzie dzisiaj wymagającym rywalem. Można powiedzieć, że drużyny w kryzysie, no ale tak to jest. Widać zdecydowanie czerwono po prawej stronie od środka w dół w ostatnich aktualnej formie drużyn, a od środka do góry już trochę lepiej. Tak się nam podzieliła ta liga, jest tutaj to bardziej widoczne zdecydowanie niż w Superlidze. Może też jest ta dysproporcja poziomu troszkę większa pomiędzy górą a dołem. Pogadajmy chwilę o drużynach w statystykach. Pitbulls Esport, tam najlepszym zawodnikiem jest Wodecki, znany jako Zbigniew Wodecki, z 3 bramkami i 3 asystami, a w drużynie The Bulls Team 2 gole, po 2 gole Kendroń i Wiernicki, więc nie są to liczby oszałamiające. Może dzisiaj któremuś z nich uda się podbić ten bilans. No na pewno zobaczymy to już za kilka minut. Mam nadzieję, że obejrzymy kilka ładnych bramek w tym spotkaniu, bowiem no, na pewno na to czekamy wszyscy tutaj zebrani dzisiaj na tej transmisji. My także tutaj w studiu będziemy tego wymagać od zespołów, którzy tak naprawdę no, mierzą się dzisiaj w ciężkiej rywalizacji, bowiem Liga Talentów także jest wymagającą ligą. Oczywiście wiemy, że te zespoły walczą na różnych frontach, co też może wpływać na ich formę, ale no, tego od nich oczekujemy. Mała zmiana na szybko u mnie od kapitana jednej z drużyn. Będzie troszkę inna szatnia widoczna dla nas. Ale to żaden problem. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak trzeba. Poustawiamy to. Na pewno wszystkie zmiany muszą być zgłoszone odpowiednio długo przed spotkaniem, bowiem wiemy, że te wymogi, jakie stawiają przed klubami władze ligi, wszystko jest dopieszczone do, można powiedzieć, do ostatniego gwizdka, do pierwszego gwizdka spotkania. Nic tutaj nie ma prawa się wydarzyć, co nie jest wcześniej zgłoszone. Także... A jednak, ale to są sytuacje, które oczywiście no, występują, bo wiemy, że zdarzają się kontuzje i jakieś różne przypadki losowe po prostu, że zawodnik nie może wystąpić w danym spotkaniu, pomimo że był planowany w tej pierwszej wyjściowej 11, ale takie jest po prostu życie i musimy się do tego przyzwyczaić i być w pełni wyrozumiali dla po prostu przedstawicieli klubów. Albo bany. Albo bany, to już na pewno Maver się tym zajmie.
Jak wiemy, to on najczęściej tutaj jest odpowiedzialny za te czynności w PLWK. 5 minut do spotkania numer 1. To spotkanie, przypominam, to Pitbulls Esport i The Bulls Team. Co można więcej powiedzieć o tych drużynach? Na przykład to, że bilans bramkowy zdecydowanie lepszy po stronie The Bulls Team. Może zajrzyjmy, jak idzie tym drużynom w lidze EVPA naszej zaprzyjaźnionej. Tam sytuacja wygląda tak, że The Bulls Team na 7 miejscu, a Pitbulls na 13. No więc tutaj dysproporcja. W ogóle Pitbulls na ostatnim miejscu z jednym punktem po 13 spotkaniach, wyobraź sobie. No tak jak mówiłem, że gra na wielu frontach też wpływa na ich formę i w jednej lidze mogą być różnorakie roszady. To było widoczne, jak dobrze pamiętam, w poprzednim sezonie PLWK, że drużyny, które w PLWK cały czas gdzieś kręciły się w pierwszej czwórce, no w FVPA czasem były dużo, dużo niżej niż w tej naszej tutaj lidze, Polskiej Lidze Wirtualnych Klubów. Jak wiemy, Superliga jest to liga stworzona z klubów, które mają wyłączność, prawo gry to w wirtualne kluby w lidze tylko PLWK. Liga Talentów takich ograniczeń nie ma i możemy obserwować ich zarówno i w naszej lidze, jak i tak jak wspomniałeś, zaprzyjaźnionej FVPA, także na pewno moc i emocje, jakie my możemy oglądać, nie tylko tutaj u nas te zespoły możecie zaobserwować, ale także u innych podaż. Czas na składy. Widzę, że Wodecki dzisiaj nie zagra, czytam na czacie, ale u mnie w składzie Wodecki był, więc tak też przeczytamy. W ogóle są problemy z pierwszym meczem, mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość obejrzenia tego spotkania, bo dostaję jakieś dziwne informacje. I to tak w ostatniej chwili, co mi się trochę nie podoba, ale no cóż, zacznijmy od Pitbulls Esport, właśnie do nich przechodzimy. W bramce Umrzyński, dalej Markowski, Jedliński, Laszczyński i Fertykowski. Pomoc to Sutkowski, Milecki, Miśkowicz, Ziejewski, Marzec i Wodecki. Tutaj w niektórych miejscach może nie ma polskich znaków, ale to już czytam tak jak jest. Oddaję Tobie głos. No tak, dzisiejsi ich rywale The Bulls Team wystąpią w formacji 4-1-2-1-2 w tej wersji wąskiej. Na bramce Banaszkiewicz, od lewej strony w obronie Rudziński, Fischer, Bogucki i Jarnecki. W środek pomocy będzie to Hadbas, Kendron, Wiernicki. Na środkowym pomocniku ofensywnym Sarna. No i lewy napastnik to Zub, a prawy to Sambor. Dostaję nawet informację od zawodnika, który dzisiaj nie zagra, że nie zagra, że były wysyłane przez nich informacje na maila. Ale ja takich informacji nie dostałem. To nie jest aż takie szybkie, jak myślicie. Ale nic takiego, trudno. Więc składy już znamy. Pitbulls Esport i The Bulls Team. Za minutę rozpoczyna się to spotkanie. No i czekamy z niecierpliwością, kiedy ja, jednak... Tak, a ja czekam na wiesz, na jakieś źródło. Mam nadzieję, że będzie to źródło. Na pewno wóz transmisyjny powinien się pojawić z tego, co wiemy. No ale wiemy, że różne sprzeciwności losu mogą sprawić, że gdzieś lekkie opóźnienie nastąpi. Jak na razie żadnej informacji nie posiadamy, by coś złego mogło się stać. To znaczy ja takowe mniej więcej dostałem i czekam. Poczekajmy razem, poczekajcie razem z nami. Najwyżej będzie małe opóźnienie. No ale do tego już na pewno są widzowie przyzwyczajeni, że no u nas to nie apteka i raczej zdarzają się lekkie opóźnienia, pomyłki, za co przepraszamy i mamy nadzieję, że nie wpływa to na jakiś zły odbiór nas w waszych oczach. Ciekawe.
Ciekawe, bo dostałem informację, że zaczynają, a... a my nie widzimy, czy tak się dzieje. I to może być problem. Pisząc nic nie ma, nie oznacza to, że jest cokolwiek, drogi kapitanie. Także problem natury technicznej prawdopodobnie spowoduje to, że ten mecz lekko będzie przesunięty. No nic, czekamy na potwierdzenie, jakąś oficjalną informację od dyrektora tego wydarzenia na boisku gospodarzy. Na pewno teraz szybko organizują tutaj naprawę tego, no można powiedzieć, usterki, bowiem patrząc w grafik, ten mecz powinien się już rozpocząć i powinien być właśnie w trakcie. O, bardzo możliwe, że dostałem w tej chwili odpowiedniego linka. Sprawdźmy. Jest, udało się. Mamy to. Mamy to, tak. Także czekamy. I na pewno zaraz widzimy się na stadionie drużyny, która dzisiaj będzie gospodarzem, czyli Pitbulls Esports. To oni dzisiaj w roli gospodarza i na własnym stadionie przyjmują drużynę The Bulls Team. Dla przypomnienia, jeżeli ktoś teraz dopiero włączy naszą transmisję. Już za chwilę startujemy. Miejmy nadzieję, że już więcej problemów nie będzie. Ok, music off. Game on, jak to się mówi. Zaczynamy spotkanie. Pierwsze dzisiejszego dnia. Pitbulls Esports kontra The Bulls Team. To przed nami. Nami mogę zapewnić, że w tym momencie na pewno wszystko już gra. Więc zapraszamy na pierwsze spotkanie Ligi Talentów dzisiejszego wieczoru. No i rozpoczęli. Nie wiem, czy u ciebie także. U mnie również rozpoczęli. Narcys do Żarłoka. Niestety nie widzimy nazwisk, tylko nicki. Ale trudno. Rudy Boniek. Gilu w środku. Do lewej. Tu jest Bubek. Piotr. On teraz w przepychanki z rywalami. Utrzymał się przy piłce. Gracz drużyny posiadającej piłkę. Dobre dogranie w pole karne, ale tam obrona uprzedza i piłka po raz pierwszy w dłoniach bramkarza drużyny Pitbulls. Teraz dość ryzykowne rozpoczęcie tej akcji, ale jakoś wyszło. Chociaż teraz Narcyzowi nie wyszło. Andrew. Kamera troszkę nam lata, ale jakoś damy radę. Siara. Minions. Rudy Boniek. Rasija. Piotr. Teraz ładnie grają i szybko. Ale czy to się na jakąś akcję bramkową przeistoczy? Sprawdźmy. No na pewno w tych pierwszych minutach lepiej prezentują się piłkarze tych ciemnych koszulkach w polu karnym. A piłka po raz pierwszy przeleciała ponad poprzeczką, ale to mówiłem, że oni od pierwszej połowy coraz bardziej sobie tutaj poczynali pod bramką rywali. Zakończony strzał, zakończona akcja strzałem na pewno na plus tej drużyny i pierwsza groźna akcja za nami. Pierwsza groźna akcja The Bulls Team. Rasija przejął piłkę razem z Gilem i Umrzyński. Podbieg do piłki, nieatakowany, ale rozpoczął źle. Piotr, Bubek, tak, Rasija. To może się teraz źle skończyć. Na szczęście jednak nie wykorzystali tego piłkarze drużyny przeciwnej. Pierwszy rzut rożny dla drużyny The Bulls Team. Już rozpoczęli dośrodkowanie w pole karne, ale dobrze tam w tym wszystkim połapali się obrońcy. Ale to wciąż The Bulls Team przy futbolówce. Piłka jednak zablokowana, rzut z autu. Nadal niebezpieczeństwo.
Wiemy, że od tych pierwszych minut to oni przejmują tutaj inicjatywę. Gilu. Jest, jest gol. Jest bramka. 1-0 dla The Boosty. Tak jest i lekkie zamieszanie w półkarnym, zobaczmy. Dobre podanie. Szkoda, że nie strzelał z pierwszej piłki. Być może nie czuje się jeszcze tak pewnie w tym spotkaniu, by zaryzykować. Ważne jest to, że w 14 minucie Zrób strzela pierwszą bramkę, no i otwiera nam wynik tego spotkania. Ale na to się zapowiadało od pierwszego gwizdka tak naprawdę, bowiem no, nie pamiętam, by w ogóle drużyna przeciwna była na połowie rywali w tym spotkaniu. Teraz próbowali coś zrobić, ale co z tego, jak ta piłka odskoczyła napastnikowi. I kolejna akcja The Bulls Team do prawej. Tutaj jest Rasija, on prostopadle do swojego napastnika. Ponownie całkiem dobrze na przedpolu Umrzyński. Dobra próba teraz do grania, trochę za mocno i teraz błąd i The Bulls Team po raz kolejny w akcji ofensywnej, jednak obrona tym razem wyszła z tego pojedynku górą. Ale co z tego, jeżeli tak szybko tracą piłki i The Bulls Team po raz kolejny, tym razem wprost bramkarza. No i rzut rożny. Jak rzut rożny, to niebezpieczeństwo i zobaczymy, czy to się przełoży na podwyższenie wyniku, bowiem z tego zamieszania, z poprzedniego rzutu rożnego wynikła bramka. Kolejny stały fragment gry, już chyba trzeci na obrońcę wysokiego. Ten został uprzedzony przez Proszczyna. Rudy Boniek ponownie. Piotr. Sutek mi przeszkodził i Narcyz pięknie prostopadle, nareszcie akcja dla Pitbull Zesport, może teraz uderzenie i broni bramkarz Arek, jeszcze dobitka. Jest tam jeden z kolegów na przedpolu, ale piłka do niego nie dotarła. Tak jest, strzał Siejewskiego wprost bramkarza, ale teraz jeszcze okazja! 1-1, 25 minuta, 11 minut po straconym golu udaje im się nadrabiać. Co prawda ten nie zapowiadał go tej bramki, przebieg tego spotkania, jednak im się udało. Siejewski, ten, który przed chwilą strzelił wprost bramkarza, on jest strzelcem bramki, który daje wyrównanie z tym spotkaniem. Można powiedzieć, że wszystko możemy zacząć od początku. Patrz, tak niepozornie zaczęli, tak słabo wręcz, a potem jak wziął Siejewski swoje ręce, to strzelił. Andrew, uderzenie nad poprzeczką. Andrew teraz chciał taki niesygnalizowany strzał, by ten zaskoczył bramkarza. Chciał zaskoczyć takim ciosem niczym Andrew Gota. Jest, to mogło przynieść naprawdę bardzo dobre skutki dla jego drużyny, gdyby się bardziej jednak postarał o celność tego strzału. No wiemy, że z takiego i odległości to nie jest łatwe, ale teraz dobra kontra piłkarzy Pitbulls, 2-1. No tutaj już pili sobie rywali na początku tego spotkania, a teraz to wykorzystują, prowadząc już 2-1. Wykorzystana kolejny raz autostrada do prostopadłych podań. Siejewski, druga bramka. Siejewski dobrze tutaj widzimy, że niesie tą swoją drużynę ku górze, bowiem te pierwsze minuty nie zapowiadały dobrego spotkania dla jego drużyny. Tymczasem wygrywają jedną bramkę, ale przypomnijmy, że to dopiero 32 minuta na zegarze, a teraz strzał wprost bramkarza. Jednak musiał interweniować i kolejny rzut rożny, tym razem z drugiej strony dla drużyny The Bulls Team. Całkiem ciekawe widowisko oglądamy. Nie widać różnicy klas. Rasija, Aduch nie był faulowany, chociaż położył się na ziemi i cierpi. Ksawat do Gila, Gilu ma trochę miejsca, podaje do swojego kolegi Bubek, 2-2, mamy remis, ależ to spotkanie jest przewrotne. No tak i po raz kolejny zup dla swojej drużyny. Tutaj błąd, można powiedzieć, obrony wykorzystany bez skrupułów przez napastnika drużyny gospodarzy. Zubi i Siejewski show. Tak jest, zdecydowanie to spotkanie na razie wygląda w sposób taki, jak powiedziałeś, że to jest na razie gra dwóch graczy, bowiem tylko oni dzisiaj zdołali pokonać bramkarzy. Ale pamiętajmy, to dopiero 37 minuta do końca spotkania, jeszcze 10 minut i cała druga połowa, to jeszcze jest masa czasu i tak naprawdę może się tu jeszcze wiele wydarzyć w tym spotkaniu. To choćby wczoraj mogliście obserwować w spotkaniu Paradise Devastation, gdzie przecież Paradise w pierwszej połowie no zdecydowanie wykorzystał wszystkie nadarzające się sytuacje. Teraz jeszcze strzał, ale nic z tego nie wynikło. Kibice szaleją, bo oglądają wspaniałe spotkanie.
Pitbulls Esport gospodarzem na papierze. Tutaj widzimy The Bulls, więc to oni krzyczą, ale 9 strzałów The Bulls team, a tylko 3 Pitbulls. A jest tak 2-2. Jest 2-2 i można powiedzieć, że jedynym problemem drużyny Pitbulls to obrona, bowiem no często widzimy te błędne wybicia futbolówki z własnej strefy obronnej, już raz wykorzystane przez drużynę przeciwną. Bubek. I cały czas to drużyna The Bulls team. Teraz próba do grania w pole karne. Gdzieś tu zamieszanie, ale piłka odbita od jednego z napastników. Rozpocznie bramkarz z 5 metra. Szkoda, że nie podał do Zuba. On tam miał więcej chyba miejsca niż kolega po drugiej stronie pola karnego. Ale wiesz, że w takich losowych sytuacjach często napastnik nie kieruje się po prostu instynktem. Jasne. Swoim strzeleckim, to jest jego tak naprawdę pierwszy cel, by strzelić bramkę dla swojego zespołu, a my słyszymy ostatni gwizdek w tej pierwszej połowie i jak na razie wynik 2-2, możemy być zadowoleni, mamy bramki, mamy akcję, czekamy na pewno na więcej i na odpowiedź, na ostateczne pytanie, kto wyniesie tutaj więcej punktów dla swojego zespołu. 25 sekund do emocji związanych z drugą połową tego spotkania. Jeżeli zobaczymy 4 bramki ponownie, to na pewno się nie obrazimy. Na pewno się nie obrazimy, ale teraz pomyśl, jakie ważne te kilkanaście sekund dla obu zespołów. Teraz zapewne ustalane są taktyki na nadchodzącą połowę. Pomyśl, taki dobry widok muszą mieć widzowie z tego bloku po prawej stronie. Na pewno karnety są sprzedawane nie tylko im, bowiem oni sami mogą zapraszać swoich znajomych, by obserwować takie świetne widowisko, jakie obserwujemy teraz, że się właśnie rozpoczyna druga część tego spotkania. Rozpoczęli piłkarze w białych trykotach i popatrzmy, czy ta druga połowa, która się właśnie rozpoczyna, będzie tak samo emocjonująca jak pierwsza część tego spotkania. Rudy Ben, Bosiek. Przeszkodził kolega z The Bulls team. Cały czas przeszkadza. Jest niczym osa w spodniach. Piękne prostopadłe podanie. Do środka. Narcyz 3-2. Pitbulls Esport. Ale oni dzisiaj mają skuteczność. Mają skuteczność i wykorzystują tak naprawdę dziury w obronie rywali. Już kolejna bramka. Można powiedzieć, autostradą wjechali w pole karne. Tym razem Marzec na początku tej drugiej części spotkania daje prowadzenie drużynie Pitbulls, tak jak mówiliśmy, tutaj błąd realizatora po prostu na odwrót pokazuje nam wynik, bowiem to Pitbulls oficjalnie w dzisiejszym spotkaniu gra jako gospodarz. Teraz próba tutaj gdzieś przepychania się napastnika drużyny The Bulls team, jednak obrona nie ryzykowała, wybiła daleko w aut i ich przeciwnicy właśnie rozpoczęli. Dobre rozciągnięcie na lewą stronę. Od razu tam dogranie na wybiegającego kompana z drużyny. Ten jednak postanowił cofnąć się, rozegrać akcję od początku. Ale co z tego, jak piłka ta niedokładnie dograna do jednego z graczy i rzuc out. Zup, napastnik The Bulls team. Dzisiaj z numerem 3. To chyba trochę, żeby odwrócić uwagę obrońców Pitbulls Esport. Niech pomyślą. A, jestem obrońcą. Nie umiem grać. Teraz na przykład on blisko piłki, ale w ostatniej chwili Umrzyński i nie doszedł do tej piłki najlepszy napastnik obecnie The Bulls team. Masz rację, jakby wyżej teraz piłkarze w tych ciemnych tylko tak wyszli do pressingu, ale niedokładnie dogranie. Po raz kolejny to bramkarz będzie rozpoczynał grę. Czekamy na jakieś akcje z strony The Bulls team, bowiem w tej połowie jakby troszeczkę nam przysnęli. Piękne to podanie, dojdzie. Aj, w ostatniej chwili mogło to się udać. Troszeczkę za mocno wyrzucił swojego gracza na lewą stronę, ale dobry pomysł, bowiem tam w ogóle ta lewa strona nie była kryta. Wracajmy na boisko, bo tutaj The Bulls team próbuje doprowadzić do remisu. Wiemy, że w tabeli to oni są przed ich rywalami, ale co z tego? Pamiętajmy, że to nie grają statystyki, grają gracze na boisku i predyspozycja DA karny!
Tak jak w tym momencie żółta kartka dla Jedlińskiego, chwila nieuwagi i sprowokował ten rzut karny, który może da remis drużynie Tebulskim. Zobaczmy, czy pokona bramkarza. Długo to wszystko trwa, czeka na gwizdek, już się rozbiega, czekamy na bramkę, tak on jak ta, pewnie wykorzystana 11, 3-3 i emocje na pewno nas nie opuszczą do końca tego spotkania. 3-3, mówiłem w przerwie, może 4 bramki jeszcze i to jest blisko realizacji. Andrew, Piotr, Siara, prawą stroną teraz atakują Byczki, Piotr, Gilu do Andrew, Andrew do najlepszego napastnika w tej chwili, Zuba, ale nie tym razem. Może zaprzepaścił teraz okazję na strzelenie swojego hat-tricka w tym spotkaniu, a tymczasem tak jak przyzwyczaili nas w tym spotkaniu piłkarze Pitbulls cały czas tymi długimi podajami do środkowania, ale jednak niedokładne wprost w obrońcę ten wybijanie ryzykuje, mądrze zachowanie tego stopera i czekajmy, bo teraz niezwykłe rozegranie piłki przez drużynę Pitbulls, niedokładnie i bramkarz rozpoczyna. Andrew zgrywa do tyłu, tam był Piotr. Prol Laszczyn na posterunku. Jeszcze faulowany, ale sędzia puszcza grę dalej i nawet nie wraca do tej sytuacji. Mamy out. Pitbulls. Znowu taki przerzut. Tak jest i gra zdecydowanie dzisiaj bazuje na tych długich podaniach i prostopadłych do przodu gdzieś na wybiegających zawodników, choć teraz to ich rywale przejęli inicjatywę taką jak oni, ale co z tego, jeżeli nie wykorzystują takiej, no można powiedzieć, dobrej sytuacji do strzelenia bramki. Tym razem Zup rozpędzał się jak wóz z węglem. Niestety obrońcy bez piłki okazali się dużo szybsi. A szkoda, może hat-trick Zuba mielibyśmy na ekranach, ale jeszcze nie teraz, 15 minut do końca. Trochę miejsca, Gilu do prawej, niedokładnie i znowu Pitbulls Esport. Tak jest, nie wiem czy zauważyłeś, że cały czas piłkarze Pitbulls konstruują akcję tam tą lewą stroną. Dobre dogranie, ale troszeczkę piłka odskoczyła za plecy wybiegającemu napastnikowi, choć wciąż to białe trykoty przy futbolówce były, bowiem dobre zachowanie jednego gdzieś z defensorów drużyny przeciwnej. Aduch. Ale miejsce ma teraz Zup w środku, nie zauważył tego Gilu, a jednak on przy piłce uderzenie prosto w bramkarza. On prosto w bramkarza, tym razem pośpieszył się, nie chciał tutaj wchodzić w pojedynki siłowe z obrońcą, chciał po prostu oddać jak najszybciej strzał, to jednak nie przełożyło się na dokładność tego strzału, bowiem no bramkarz praktycznie nie musiał się ruszać do tej futbolówki. Patrz teraz co się dzieje. Do prawej, tam jest Watar, oddaje do Piotra, źle się zabrał z piłką, no tu jeszcze musi paść bramka dla mnie. No całkiem możliwe, bowiem oba zespoły tak naprawdę wciąż tutaj prezentują niezwykłe swoje plany co do ofensywy, tak jak teraz widzimy wywalczony rzut rożny dla drużyny Pitbulls. Jak wiemy, że stały fragment gry jest zawsze okazją do strzelenia bramki, już niejednokrotnie przekonywaliśmy się do tego. Tym razem dośrodkowanie i po raz kolejny będą mogli rozegrać ten stały fragment gry. Potrzebują punktów jak tlenu zawodnicy Pitbulls Esport. Dobre podanie, Prolaszczyn! Nad bramką. Na pewno mogą być zadowoleni z tej akcji. Zakończono strzałem, choć wiemy, że już te końcowe minuty i na pewno trenerzy obu zespołów wymagają tutaj, no, można powiedzieć, koncentracji, jak tylko zdołają. Kondensaty, o Jezus, teraz koncentracja Gilu, 4-1, do Zuba, uderzenie, nie, oddał, jacie, jak to nie wpadło, jak, co tu się dzieje w tej chwili, ależ chaos, the Bulls team. Ale czemu Zub nie strzelał, miał przed sobą, nie rozumiem tego, tylko bramkarza. Zdecydował się podawać w miejsce, gdzie było masa obrońców drużyny przeciwnej, ale wracamy, bo The Bulls Team, dośrodkowanie pole karne, piłka sprowadzona przez obrońców, niebezpiecznie, bowiem cały czas futbolówka jest w okolicach pola karnego, 3 minuty doliczone, dobre dogranie do Zuba, Zub dogrywa na 16 przewrotka, ale
daleko tutaj od powodzenia był ten strzał. Ależ oni przekombinowali w tej końcówce, powinni wygrać to spotkanie według mnie, no. Chyba się spalili po prostu niepotrzebnie. Pitbulls Esport, jeszcze dla nich szansa nie. Rudy Boniek, ostatnie 30 sekund tego spotkania. Gdzie są obrońcy Pitbulls Esport? No ale gdzie jest też ta koncentracja, o której wspomniałeś? Remis 3-3 ze wskazaniem na The Bulls Team na końcu. W statystykach również to widać. No widać to w statystykach, choć posiadanie piłki remisowe po 50%, ale oba zespoły na pewno miały szansę, by wygrać w tym spotkaniu, po prostu ich nie wykorzystały. 13 strzałów po stronie The Bulls Team, to znaczy, że naprawdę ta drużyna zaprzepaściła swoje okazje w tym spotkaniu, bowiem no, na 9 strzałów 3 zamienić w bramkę to no, można powiedzieć średnia statystyka. Ale cóż, ten mecz już za nami, 3-3 podział punktów dla obu zespołów. Mogą się na pewno cieszyć piłkarze Pitbulls, bowiem The Bulls Team nie ucieknie im tak daleko w tabeli. Wracamy do studia. Za nami emocjonujące spotkanie 3-3 z lekkim wskazaniem na The Bulls Team. Pitbulls Esport ma jeden mecz mniej. I to jest ich plus, że oni mają ten jeden mecz mniej. Może dzięki temu jednemu punkcikowi zbliżą się do odpowiednio 5. i 6. miejsca, a tam St. Wolves i The Bulls Team. Tak jest, na pewno to spotkanie przegrane w końcówce przez drużynę The Bulls Team, bowiem wielokrotnie Zup miał okazję tutaj te swoje o sytuację zamienić na bramkę, ten jednak decydował się podawać nie zawsze w dobrym momencie do nadciągających kompanów. Jestem ciekawy, jakby się zakończyła akcja, na przykład ta jedna z ostatnich, gdzie Zup po prostu miał przed sobą tylko bramkarza, zdecydował się podawać, bowiem no, lepszej sytuacji raczej już by nie miał. Ale trafił dwa razy dzisiaj do siatki, co trzeba pochwalić? No trzeba pochwalić, ale na pewno zaprzepaścił akcję, swoją sytuację i mógł strzelić hat-tricka dzisiaj, co na pewno by było większym wyczynem, ale dwie bramki w takim spotkaniu też są na pewno jakimś wyróżnieniem dla tego zawodnika. Dobry wieczór, tak, witamy. Brawo Pitbullsi, jestem z Was dumny. Wydaje mi się, że oni się cieszą. Na pewno nie stracili dzisiaj punktów, jeden dorzucili. Także mogą być zadowoleni, bowiem no wiemy, że lepszy remis niż porażka. No cóż, to spotkanie za nami 3-3. Ja jeszcze tutaj przeglądam statystyki tego spotkania, no ale zdecydowanie po liczbie oddanych strzałów to Bulls Team tutaj przeważało, bowiem 13 na ich koncie, a tylko 5 po stronie Pitbulls. Także no, widzimy, kto tak naprawdę miał więcej sytuacji. Zaprzepaścił tą swoją okazję, by wywieźć jeszcze dwa dodatkowe punkty w tym spotkaniu. Na innych boiskach dwa walkowery, Les Corts i GKS Grajki niestety już w naszej lidze nie wystąpią. Wykruszyli się i tyle. Tylko St. Wolves, Ewiara Lecha, ale tam jeszcze wyniku żadnego nie ma. Tak jest, my powoli będziemy na pewno przechodzić na kolejne spotkanie, które zapowiada się troszeczkę bardziej gorętsze chyba. Tak, bo Wesołych Świąt kontra Grave Diggers. Miał być mecz Magic Crew GKS Grajki, ale mamy Wesołych Świąt Grave Diggers, czyli odpowiednio 4. drużyna i 9. Więc faworytem zdecydowanie drużyna Wesołych Świąt. Oni mają 5 punktów straty do liderujących Magic Crew i Sixth Sense. A Grave Diggers jest ex aequo na przedostatnim miejscu. Tylko lepszy bilans bramkowy uchronił ich przed strefą spadkową. No tak jest. Patrząc na formę Wesołych Świąt w ostatnich 5 spotkaniach, 1 remis, 1 porażka i 3 zwycięstwa. Zwycięstwa nad Les Corts 2-0. Pozwól mi, że tylko wspomnę, że oczywiście drużyna Ewiary Lecha również jest wycofana, musiałem się upewnić. Wiem, że tam jeszcze chcieli, coś próbowali zrobić z tym, ale oficjalnie są wycofani, więc wszystkie te spotkania, które miały być o tej samej godzinie co spotkanie Pitbulls Esport kontra The Bulls Team, to walkovery. Także widzimy, że
No jednak nie wszystkie zespoły zdołały się zorganizować i zagrać do końca tą Ligę Talentów. Pada. No niestety. Nic nie poradzimy na to. Odbiera nam dodatkowe mecze w każdej kolejce. Już są trzy drużyny wycofane, to jest trochę. Trochę za dużo, jak na połowę, nawet nie połowę sezonu. No troszeczkę za dużo, masz rację. Ale takie są decyzje na pewno całego klubu. To nie są decyzje pojedynczych osób. Szkoda, na pewno szkoda, ale musimy uszanować po prostu takie, a nie inne po prostu decyzje, tak jak wspomniałem, tych zespołów. I cóż więcej powiedzieć? Żałość czasami, niestety, nie ma co więcej mówić. Trudno. Więcej wiary, więcej czasu dla drużyn, które grają, ponieważ mają po prostu walkovery. Tak jest. Mają na pewno czas, by oglądać spotkania swoich rywali. I to na pewno im troszeczkę pomoże w podjęciu decyzji, jakim ustawieniu wyjdą na spotkanie z konkretną drużyną, jaką taktykę przyjmą. Wiemy, że to jest najważniejsze, można powiedzieć, w tym wszystkim, bowiem umiejętności także się liczą, ale całe zgranie zespołu i przyjęta taktyka na spotkanie, mam w swoim odczuciu, że to troszeczkę jest ważniejsze jednak. Niestety nie mamy dla Was składów Wesołych Świąt i Grave Diggers, ponieważ, tak jak już wspominałem, dzisiejszego wieczoru miał być mecz Magic Crew kontra GKS Grajki, miałem składy tych drużyn, więc to nie pokażemy Wam ich. Będziemy mówić w trakcie meczu co i jak. Szybko o Wesołych Świąt. Tam najlepszym strzelcem Michał Bobak z 9 trafieniami. A w Grave Diggers po 3 bramki Studencki i Woźnica. Tak jak już wspominaliśmy, inne cele tych drużyn Wesołych Świąt o dopadnięcie liderów, a Grave Diggers o to, żeby się nie pogrzebać, jak sama nazwa wskazuje. Tak jest, ja patrzę tutaj jeszcze na statystykę bramkarzy Wesołych Świąt w 7 spotkaniach. 2 czyste kąta po stronie Tomasza Ościłowicza, jest to jednolatka z Białegostoku, także no na pewno jest ostoją swojego zespołu w tej walce w Lidze Talentów. A Michał Bobak, napastnik z Wesołych Świąt, obecnie 3 miejsce w klasyfikacji strzelców z Zakopanego. Więc no nie dziwmy się jego nikowi. Bioły na pewno, o ile dzisiaj wystąpi, bo oczywiście no, nie mamy tutaj możliwości teraz, by dostać raport przedmeczowy. Tak jak wspominałeś, te lekkie zmiany w całej organizacji Ligi Talentów na to miały swój wpływ. Czekamy na wóz transmisyjny, czekamy na podgląd ze stadionu. Miejmy nadzieję, że się doczekamy. Na pewno się doczekamy, bo to już zadbają wszyscy, którzy są odpowiedzialni za całe PLWK. Jestem o to pewny, już niejednokrotnie miałem okazję współpracować z tym zespołem i naprawdę trzeba powiedzieć, że to, co robią wszyscy wokół PLWK, to zasługuje naprawdę na wielkie gratulacje, bowiem no, to nie wygląda tylko tak, że tutaj mecze, ale cała organizacja ligi na pewno poświęcają się temu całym sercem i za to ja osobiście dziękuję, bowiem mam okazję się każdego wieczoru spotkać tutaj z Wami i oglądać takie emocje, jakby jak oglądaliśmy choćby przed chwilą w tym spotkaniu 3-3. To prawda. Emocje nie tylko w Superlidze. Zapraszamy na wszystkie mecze Ligi Talentów. Miejmy nadzieję, że cała liga się nie rozpadnie. Trzymamy za to kciuki. Więc już nie miejcie pomysłów, żeby rezygnować z rozgrywek Ligi Talentów, bo nagrodą może być coś ciekawego. Trzeba walczyć do końca. Czekamy na wóz transmisyjny. Cały czas nie mam odpowiedzi. Mam odpowiedź za to od przeciwników, wyobraź sobie. I?
Także pewność już mamy, że to spotkanie się odbędzie, bowiem wóz transmisyjny już stoi pod stadionem. Tak. Stoi pod stadionem, niestety kamera weszła nie do tej szatni, do której chcieliśmy, żeby weszła, ale no niestety, no kamerzyści dopiero się uczą. No, nam to wiele tutaj nie zmienia, bowiem i tak możemy wam to zaprezentować. Patrzę, w jakim ustawieniu wychodzą piłkarze drużyny, ojej. Gravediggers. 4-3-3. Tak 4-3-3. No niestety PSN wiele mi nie mówi, tak jak mówię. Może będą nazwiska, liczmy na to, że będą nazwiska. Będziemy mogli wtedy mówić mniej więcej o tym, kto występuje. Tak jest. Mnie zaciekawił PSN osobiście Madzia. Jestem ciekawy, czy to... Kobieta. Czy to kobieta, bowiem no, to jest na pewno jedna z nielicznych. Musimy kobiet. Obserwować nazwisko. Może będzie nazwisko takie, które będzie można... Wiesz, niektóre nazwiska są takie, że nie można rozróżnić, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. A jak będzie Kowalska, to już będziemy wiedzieć. Ale może po prostu zajrzyjmy, może po prostu do naszych tajnych akt psiej agencji. W tajnych aktach widzę, że to jest mężczyzna jednak. Więc wybacz, Binley, niestety. No, 25-letni mężczyzna ze Szczecina. Więc niestety nie, no, nie tym razem. Nie tym razem. Tak jest, a dokładnie to jest Kamil Marcinczyk. Tak. Tak jest. Szkoda, no bo byśmy może zobaczyli. Tak, rzadki widok na pewno w PLWK jakiegoś PSN-u takiego kierującego bardziej w stronę płci pięknej. Pamiętasz, ile już widziałeś kobiet? No właśnie, ani razu mi się zdaje. Ani razu? PLWK? PLWK mi się zdaje, że ani razu nie kojarzę. Ja miałem okazję na FVPA i tam była na pewno, ale na PLWK chyba też w tej chwili nie mogę sobie... Sylwia Gajewska, witamy serdecznie. Pochwal się, w jakim klubie grasz? Mamy kobietę na czacie, wyobraź sobie, takim trafem. Także pozdrawiamy, zapraszamy do wspólnej zabawy. Możecie typować wynik tego spotkania. Które już się powinno rozpocząć, ale jeszcze się nie rozpoczęło. Małe problemy. Widzę, tak Gravediggers. No ale można powiedzieć, że do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Jeszcze gdzieś organizatorzy wstrzymują całe spotkanie w szatniach, bowiem no, czekają, by sprzedać wszystkie bilety. A, takie ruchy marketingowe, tak? Myślisz? Tak. Sądzę, że wiesz, każda drużyna dba tutaj o swoją formę, nie tylko formę fizyczną, ale też finansową. Promocja z własnego klubu na pewno wpływa na ich korzyść. My nie zaczęliśmy równo, ale równo zaczęły drużyny w dzisiejszej Lidze Mistrzów. Ale tego niestety wam nie możemy pokazać. Może kiedyś. Może kiedyś, tak. Liga Mistrzów wirtualnych klubów. Może. Może. A tymczasem czekamy cały czas na spotkanie Wesołych Świąt kontra Gravediggers. A tutaj widzę, że w Gravediggers brakuje jednego zawodnika i dlatego nam się to wszystko opóźnia. Tak, jest to takie dość nieciekawe przedłużanie, powiem szczerze. Ale był chyba, tak? Był, właśnie mi się wydaje, że był również, tak. Był dostępny. Także być może szybki reset konsoli za chwilę nam się pojawi. A tymczasem czekamy na rozpoczęcie spotkania. Typujcie wynik tego spotkania, kto trafi. Może uda się załatwić jakąś niespodziankę. Czekamy na ten live. Nie gram w klubie, nie mam tyle czasu. Super, naprawdę cieszymy się, że kobiety również grają w wirtualne kluby. I czeka na oferty transferowe, więc drodzy panowie kapitanowie, nic nie pozostaje jak zaproszenie Sylwii do wspólnej gry. Właśnie, na pewno dodatkowe punkty stylu zostaną doliczone. Na pewno ulubieńcy komentatorów. Na pewno. Można powiedzieć, że monopol na transmisję możemy powalczyć z włodarzami. Także jest o co walczyć. Zespoły
Ligi Talentów, jak i Superligi. A ja widzę, że nawet Wesoły Świąt kamera nam się jeszcze nie pojawiła. Biorąc pod uwagę, że już trzy drużyny wycofały się w tej chwili, można powiedzieć, że dzisiejsza kolejka składa się tak naprawdę tylko z, wyobraź sobie, trzech spotkań. Trzech spotkań, które transmitujemy na żywo. Właśnie. Pierwszy raz w historii PLWK bez podziału na ligi. Cała kolejka. Bęk. Brawo, Binli. Gratuluję. Również gratuluję tobie. Powiem, to prawdopodobnie jest pierwsza kolejka, którą będę miał okazję komentować. W całości. Będziesz mógł mówić. Skomentowałem wszystkie spotkania, ale jak to zrobiłeś, to już nie trzeba mówić. No może lepiej nie mówić. Multiliga. Multiliga, dokładnie. Czekamy ciągle, widzę, że nawet jest wyjście z szatni małe, więc kamerzysta również został wypchnięty na zewnątrz. Powiem szczerze, nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Czekamy cały czas na jakąś informację gdzieś od organizatorów tego spotkania, bo wiemy, że to źle zwiastuje, bo wiemy 6 minut opóźnienia, a my wciąż nawet nie mamy poglądu w szatni. Ponownie się widzę, zbierają piłkarze Gravediggers, także być może za chwilę zobaczymy. Siedem minut po czasie. No jeżeli tak dalej będzie się to trwało, to możemy mieć problem, by zdążyć przetransportować się z jednego stadionu na drugi. Wtedy chyba zrezygnujemy z tego spotkania i po prostu poczekamy na 21.30. Widzę, że są problemy. Patrz, w tej chwili wóz transmisyjny również przestał działać. Nie wiem dlaczego. Może brakuje prądu na stadionie, może nie zapłacone. Słuchaj, kiedyś miałem taką sytuację na meczu Polonii Warszawa. To był chyba mecz z Górnikiem Zabrze, że mecz był opóźniony o godzinę, ponieważ zabrakło prądu na całym obiekcie. Śmieszne, a to była ekstraklasa. Chyba kojarzę tą sytuację. Chyba z Górnikiem Zabrze, nie jestem pewien. Nie powiem z kim, ale na pewno taka sytuacja miała miejsce. Aż sprawdzę, żeby troszkę umilić czas naszym widzom i nam sobie, i sobie samym właściwie. Sprawdźmy to. No my czekamy cały czas na rozwój wydarzeń, bowiem no powoli to nie wygląda dobrze. O, znalazłem. Patrz, trafiłem, ale ja mam pamięć. Górnik Zabrze, Polonia Warszawa. Polonia Warszawa, Górnik Zabrze. Półtorej godziny opóźnienia. Wow, ja nie wiem, jak ja to pamiętam, naprawdę. Także widzicie, nie tylko wirtualne kluby są zajęciem naszym, ale także orientujemy się i interesujemy się piłką rzeczywistą. Zdecydowanie. Sylwio, mam nadzieję, że jeśli PLWK i ligi w innych krajach zyskają... My też mamy nadzieję, że EA zainwestuje w rozwój wirtualnych klubów, szczególnie, że my tak pięknie pokazujemy naszą polską scenę, staramy się, Superligę i Ligę Talentów. Billy, ty masz może jakieś przecieki z Kanady? Ja przecieków żadnych nie mam, a jeżeli mam, to nie powiem. Haha! Ile kary? No nie, będziemy rozmawiać o takich rzeczach. No ale na pewno, kto będzie obserwował fanpage Polskiej Ligi Wirtualnych Klubów, dowie się w odpowiednim czasie. Ale jak wiesz, nie możemy takich szczegółów tak zdradzać. Śledźcie Polską Ligę Wirtualnych Klubów, wchodźcie na fanpage. Na Twitterze też jesteśmy, więc zapraszamy na każde media społecznościowe. A tymczasem, żeby was nie zanudzić, 0-0 w obu spotkaniach Ligi Mistrzów. Remis na stadionie Barcelony. Tego się nie spodziewałem, że dzisiaj, słuchaj, może włączmy sobie spotkanie i słuchaj, komentujmy bez obrazu. Nie mamy spotkania Gravediggers z Wesołych Świąt. Nawet nie możemy pokazać innego spotkania, bo są tylko trzy dzisiaj. Tylko trzy, jak mówiliśmy, że dzisiaj tutaj osoby odpowiedzialne za... Kuriozalna sytuacja, naprawdę. Powiedzieli, dzisiaj niespodzianka, można powiedzieć tak, na święta. Cała kolejka na żywo.
którą my mamy okazję skomentować. Zapraszaliśmy na fanpage PLWK, także zapraszamy na nasze fanpage. Takie również posiadamy. Przypomniesz, jak znaleźć ciebie na Facebooku? Piszcie Piotr Gawron Gawroński. No, a mnie możecie znaleźć praktycznie podobnie, Piotr Bini Zabrzewski. Tam również udostępniamy informacje, co się dzieje z Polską Ligą Wirtualnych Klubów. Także zachęcamy do obserwowania, a my wciąż czekamy na jakąś informację. I takowej nie posiadamy. No niestety. Myślę, że już poczekamy na to spotkanie o wpół do. Więc na razie się wyłączamy i oczekujemy. Jak będzie coś wiadomo, to wrócimy do Was. Bądźcie z nami, 21.30 na pewno. A to, co teraz, to nie wiemy. Chwila przerwy, tak, na dokładnie. Pewno się za chwilę pojawimy. Do zobaczenia. We'll be right back.
still time to reverse this trend, but the team spirit, I'm just looking at the body language over those first three games, it doesn't look great. Rozpoczęło się spotkanie pomiędzy drużynami, które dzisiaj na live nie miały być, ale jednak są. Przechodzimy na boisko. Tak jest, widzimy się, że się rozpoczęło z lekkim opóźnieniem, za co przepraszamy, ale to nie koniecznie z naszej winy. Po prostu problemy z serwerem gry, można powiedzieć, sprawiły to opóźnienie, ale wracajmy na boisko i w białych strojach, prawdopodobnie wesołych świąt. Tak, też jest. A w czarnych ich dzisiejsi przeciwnicy w Grave Diggers, to oni teraz wychodzą z kontrą, ale ojej. No nie tak to miało wyglądać, na pewno był spalony w ogóle. Na pewno był spalony, ale szkoda, że nie opanował tej piłki. Ale po prostu pewnie już wiedział, że jest na pozycji spalonej, także Grave Diggers od własnej bramki, niedokładnie. Stasiak, Jędrusz, prawą stroną, rozpoczynają akcję zawodnicy Grave Diggers. Sych. Ale mają utrudnione zadanie, wysokim pressingiem wychodzi drużyna gospodarzy, teraz przecięte te crossowe podanie i wesołych świąt, po raz kolejny Bobak na spalonym, drugi raz w krótkim odstępie czasu, bo musi się pilnować ten napastnik drużyny wesołych świąt. Schleitz, Bobak, no tutaj mamy no tak, bracia Bobak, tym grają w drużynie wesołych świąt. Woźnica nie zabrał się z piłką. Galicki do bramkarza. Niczym Piotr i Paweł Brożek. Tak. Niegdyś. Albo Rafał i Marcin Mroczek. Oczywiście. W meczu dziennikarzy. Nie dziennikarzy, tylko gwiazdy, celebrytów. Bobak prowadzi piłkę do koła niego obrońcy Grave Diggers. Nie dogadali się teraz. Groźna sytuacja nam powstała pod bramką, bowiem no, lekkie nieporozumienie pomiędzy linią obrony a bramkarzem. Na szczęście nic złego się nie wydarzyło i Grave Diggers przechodzi do ataku pozycyjnego, bowiem no, tutaj nie dało się jakoś rozegrać tej akcji. Dobre zachowanie całej linii defensywnej. Michalski, Rus, Bobak, Galicki. Na razie badają się zespoły. Bobak, Rzemiński, Szlajc, niedokładnie, Mariusz Biel, elektrycznie, na out. Tak jest, Wesoły Świąt ma wyrzut z autu, który już wykonali w okolicach pola karnego. Teraz na prawej stronie walczy tam Mróz i wygrał pojedynek z obrońcą, ale za długo i wprost w Nowaka, który przecina to bodajże podanie gdzieś do kompanów, którzy już byli ustawieni na oddanie strzału. Teraz bardzo dobrze, ale jednak niestety niedokładne podanie. Dużo miejsca miało Wesołych Świąt. Może teraz Rzemiński, Schleitz, chaos w szeregach obronnych Grave Diggers. Jednak zaspokojony przez Michalskiego, który totalną grą na chaos jakimś cudem znalazł swojego kolegę. Woźnica, Kwiatkowski, wybił mu piłkę nożną z głowy. I rozpoczynamy akcję w drugą stronę. Tak jest, jak na razie widzimy lekki, taki można powiedzieć, odpowiedź za odpowiedź, bowiem no, zarówno jedna i druga drużyna próbuje przeprowadzić własne akcje. Nie kończy się to jednak oddaniem strzału. 27 minuta na zegarze wybiła. Być może teraz Wesoły Świąt lewą stroną, tam Mróz. Pietko pięknie do Szlajca i ponownie Szlajc odwdzięcza się Mrozowi. Ponownie Szlajc, ten duet robi co chce, nie było spalonego, był. Był, zbyt szybko to podanie do wybiegającego Mroza, ale dwójkowa akcja tych zawodników mogła się podobać dla wszystkich kibiców drużyny Wesołych Świąt Esport. I po raz kolejny to oni w natarciu, ale ojej, straszne zagęszczenie akcji, aż nie było wiadomo, gdzie jest futbolówka. Pogoń, Kwiatkowski. Teraz powalczył jeden z napastników drużyny Grave Diggers.
A tymczasem slajd ukarany żółtą kartką za przewinienie, które było w dużo, dużo wcześniej, bowiem tam w jednej z akcji drużyny Grave Diggers pokazano przywilej korzyści dla tej drużyny. Po bok do lewej, tam jest Mróz Schleitz, a on z żółtą kartką na koncie. Mróz lewą stroną, Wesoły Świąt, dużo miejsca ma Mróz. Chodzi w pole karne, pięknie drybluje, Mróz, uderzenie! Mróz do Mroza, Bobak do Bobaka. Tak to jest, Wesołych Świąt. Tak to jest, Łukasz Mróz i Rafał Mróz. Nie wiem, czy to także bracia. Tak, tak, tak. Także widzimy, że ta drużyna składa się, można powiedzieć, z całych rodzin. Teraz Łukasz Mróz, pięknie. Łukasz Mróz do Bobaka. I Michał Bobak w swoim 11 występie zdobywa 10 gola dla swojej drużyny. Długo to wszystko trwało, ale jeszcze zmieścili się w tej pierwszej części spotkania. On ma chrapkę na najlepszego strzelca. W tej chwili chyba ex aequo drugie miejsce. Dziwne podanie do Sycha, ale jakoś się zabrał z tą piłką. Pięknie teraz to zrobił. Chyba usłyszał moje słowa. No, przekombinował niestety. Schleitz i idziemy w drugą stronę. Mróz, Łukasz. Do Rafała Rzemiński. Oczywiście Michał Bobak walczy tutaj o koronę strzelców, ale na pierwszym miejscu jak na razie Sebastian Szafrański, 12... Którego będziemy mieli okazję zobaczyć o 21.30. No tak jest i na pewno obejrzymy. A tymczasem Woźnica przed polem karnym to Sycha, ten uprzedzony przez obrońców i po raz kolejny Wesoły Świąt odbiera futbolówkę. No widzimy, że Grave Diggers jednak ma problemy tutaj, by dostać się w pole karne przeciwników. Dobre, dograj na lewą stronę. Tam jest jeden z piłkarzy Grave Diggers, jednak przestrzelona ta akcja i na tą minutę do końca doliczonego czasu gry to futbolówka przyznana piłkarzom Wesołych Świąt, którą właśnie wprowadził do gry bramkarz tej drużyny. Może jeszcze Grave Diggers? Będą mieli czas? Nie. Sędzia nie pozwala na kontynuowanie tej akcji, także pierwsza część spotkania na stronę drużyny gospodarz 1-0, dwa strzały, dwa celne, jeden wykorzystany i ta jedna bramka w tym spotkaniu jak dotąd padła dla drużyny Wesołych Świąt Resport, a strzelcem tej bramki był najlepszy, można powiedzieć, strzelec tej drużyny Michał Bobak. I czekamy na drugą część spotkania, która za chwilę nam się rozpocznie. Dokładnie tak. Trzy, dwa, jeden. I ze Stadionu Wesołych Świąt. Nazwanym witamy. Dzisiaj El Monumental. Witamy. Dokładnie tak. A przy piłce Grave Diggers czekają na pierwszy gwizdek tego spotkania. Arbiter jeszcze tutaj czeka i nareszcie dostali sygnał, rozpoczęli. Także 45 minut pogoni za wynikiem drużyny Grave Diggers i 45 minut walki o utrzymanie prowadzenia dla zespołu Wesołych Świąt. To oni teraz przy piłce dobre dograli na prawą stronę, ale jednak na spalonym jeden z zawodników. No dużo tych spalonych ma po swojej stronie drużyna Wesołych Świąt. Dużo, dużo, to znaczy, że dużo atakują. Grave Diggers oddaje piłkę. No dużo atakują, ale to nie jest liczba ataków porównywalna z tym poprzednim spotkaniem, jakie oglądaliśmy tam. Przypomnijmy, że bodajże The Bulls Team miało 13 strzałów na bramkę, 9 celnych. Jak dotąd po pierwszej połowie tylko 2 i 2 celne po stronie drużyny gospodarzy, ale to oni teraz przy futbolówce i dobre dogranie do Michała Bobaka, ten, który strzeli się bramkę, jednak uprzedzony przez Nowaka, czyli piłkarza drużyny przeciwnej, ale patrzmy na boisko, bo tutaj Łukasz Mróz! 2-0 w 52 minucie i pokazuje, to nie koniec, walczymy dalej, ale na pewno teraz będą mieli więcej spokoju w swojej grze, bowiem dwubramkowa zaliczka na ich koncie może sprawić, że ten mecz powoli może stać się zamknięty dla drużyny Grave Diggers. Tak uderzył Mróz, że aż mi się chłodno zrobiło. Poczułem ten chłód na plecach. To może piłka przelatująca obok z taką prędkością. Piękne uderzenie, mamy 2-0 dla Wesołych Świąt. No tego nie, nic tego nie zapowiadało, ale
wykorzystali tą akcję, chwilowy błąd obrony, gdzieś zawieszenie myślami byli gdzieś indziej, wykorzystali to sprytnie piłkarze Wesołsion, tak jak teraz do Bobaka, patrzymy na chorągiewkę, jest w dole, także 3-0 i 4 minuty później. Po sprawie można powiedzieć, że już to spotkanie raczej pod dyktando Wesołych Świąt, no ale patrząc na tabelę, mogliśmy się tego spodziewać, przecież drużyna gospodarzy to jest, zajmuje 4 miejsce, no a Grave Diggers bodajże na 9, także można powiedzieć, że zdecydowanym faworytem, co potwierdza wynik, było w tym spotkaniu Wesołych Świąt. Schleitz, teraz dużo miejsca do prawej strony, tam jest jeden z kolegów, piłka do niego nie dotarła, dobrze lewy obrońca, który dzisiaj bardziej wahadłowo już musi wracać, Marcinczyk, dobrze, znany jako Madzia, prostopadle szukał kolegi, niestety nie udało się, Kwiatkowski, błędy po obu stronach, 62 minuta spotkania. I Grave Diggers walczy, Stasiak, dobrze tutaj. Próbował na dalszy słupek strzelać, wyciągnięty bramkarz jednak broni, ale Wesoły Świąt teraz wychodzi z kontrą, muszą szybko wracać, bo mogą stracić kolejną bramkę, ale widzi to wszystko Wesoły Świąt, jednak dobre dogranie do Bobaka. Mróz, falowany, karny! Tak jest, sędzia pokazuje 11, jeszcze tutaj słownie upomina jednego z piłkarzy Grave Diggers, który faulował i sprowokował ten rzut karny. Także drugi rzut karny na dzisiejszej kolejce już rozpoczął rozbieg! Hat-trick! To jest hat-trick! To jest chyba pierwsze miejsce teraz jako najlepszy strzelec. Remisuje bodajże, to 12 trafienie w Lice Talentów dla tego zawodnika, także exactly. No jeszcze jest egzekwo na pierwszym miejscu i no, dzisiejsze spotkanie sprawia, że wyrównał stan licznika jak dotąd najlepszego strzelca. Ciekawe jak odpowie Szafrański. Ale to pytanie na to odpowiedź poznamy za kilka minut, gdy rozpocznie nam się spotkanie ostatnie. A to już za 2 minuty, więc czasu mało. Czasu mało, ale miejmy nadzieję, że zdążymy się przetransportować teraz do środkowania. Jeszcze obrońcy, ale Rafał Mróz. Będę wdzięczny, jak będziesz zaglądał na to spotkanie, żebym najwyżej w ostatniej chwili tam przejść. Okej, okay. Będziemy patrzeć. Także dzisiaj nie tylko, że całą kolejkę skomentujemy, to jeszcze multiligę. Prawdopodobnie zdołamy... Patrzcie, jestem w środku, Mróz podaje do Szlajca i teraz no... Gol? Nie gol? Bukmacherzy patrzą i płaczą! I płacą! Nie płacą! Słupek i aut dla Wesołych Świąt. Aut na wysokości pola karnego rywali. Muszą uważać piłkarze Grave Diggers, by nie stracić się 5. bramki. No nie zapowiadało się tak kolorowo. I tylko jedna bramka po pierwszej połowie dla zespołu gospodarzy, w tej już 3. A do końca spotkania jeszcze ponad 15 minut, bo zapewne zobaczymy doliczony czas gry. I pogoń na rzut rożny. Jak tam sytuacja? Jeszcze nie widzę. Czekamy cały czas na rozpoczęcie. Także wszystko na razie układa się po naszej myśli. Jędrusz do środka. Tam nie było żadnego z kolegów. Chyba nie tak się umawiali. Marcińczyk, Stasiak. Kwiatkowski, jak najdalej. I idziemy w drugą stronę. Bobak, który i tak już jest bohaterem tego spotkania. Do prawej strony, do swojego brata. On pędzi z futbolówką. Przed siebie dużo miejsca. Ależ teraz pięknie angle breaker. Rafał poszalał. Jeszcze Rafał. Jeszcze on. Co się teraz dzieje? Nowak, Schleitz. Może do Rafała? Tak też się stało? Są w polu karnym? Chaos nie z tej ziemi. Schleitz, uderzeń. Nie uderzył. Chciał odbiorem. Odbiór strzał, wiemy, że to jest ten sam przycisk u niektórych i tak też właśnie było w tej sytuacji. Mariusz Biel, Bobak, dobrze. Schleitz, Rzemiński do prawej. Tam jest Rafał Mróz, przekłada sobie futbolówkę. Oddaje piłkę Schleitzowi. Ten do Rafała Mroza. Mróz do Bobaka i 5-0. Czwarta bramka Bobaka. Michał Bobak z swoim 4. trafieniem, no i teraz wychodzi rzeczywiście na prowadzenie w tej klasyfikacji strzelców, no ale patrzymy cały czas, bo wiemy, że przed tym spotkaniem
Jeszcze spotkanie gracza, który dotąd zajmował to pierwsze miejsce i to jeszcze może się inaczej skończyć dzisiejszego wieczoru. Teraz huknął jak z armaty jeden z piłkarzy Gravediggers, ale nad poprzeczką. Doniesienia z drugiego stadionu mówią, że na razie jeszcze są piłkarze w szatni. Jeszcze nic się nie wydarzyło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bo wiemy, że tamto spotkanie jest no, niezwykle elektryzujące. Teraz Marcin Bobak, ale wprost bramkarza. A mógł tutaj zakończyć... Mógł zabić. Mógł zabić i dokończyć ten wynik, choć już tak wiedzą, że wygrali. No ale 5 bramek w jednym spotkaniu to naprawdę niezwykły i fantastyczny wynik. Rzut rożny dla Wesołych Świąt. 2 minuty do końca tego spotkania, już nawet jedna. Jak sytuacja na drugim stadionie? Mamy jeszcze składy do przedstawienia. Cały czas piłkarze czekają, tak jakby wiedzieli, że tutaj toczy się jedno spotkanie, a my musimy jeszcze szybko przebiec na to drugie. Także jak na razie wszystko zapowiada, że zdążymy. Przechodzimy od razu na składy. Za chwilkę przed nami one, ale jeszcze ostatnie tchnienie tego spotkania. Może Gravediggers coś pokaże. Na razie pokazało przewinienie. Poczekamy, tak napisali Stixen. Dziękujemy bardzo. I stały fragment gry, bodajże ostatnia akcja w tym spotkaniu dla Wesołych Świąt. Dobre spotkanie drużyny, która zdecydowanie była faworytem w tym spotkaniu i może być dumna z przebiegu gry swojego zespołu. No 5 bramek, z czego 4 dla Bobaka. Jeszcze Łukasz Mróz tutaj próbuje oczarować piłkarzy drużyny przeciwnej. Ojej, teraz dobry strzał. No jeszcze ten mecz nam potrwa. Rzut rożny. Dziękuję bardzo. Dziękuję Six Sense. Jeszcze jedna sytuacja. Galicki. Pogoń! Skoczylas. No i to chyba będzie koniec. To musi być koniec, bowiem już naprawdę długo ten mecz nam się przekończał. Tak jest. Tak też się stało. Przechodzimy do studia od razu. Nie ma czasu. Nie ma czasu niestety, żeby spojrzeć nawet na statystyki, bo chcemy zobaczyć, jak wygląda skład w dzisiejszym hicie. A dzisiejszy hit to mecz drużyn, które mają odpowiednio drugie i trzecie miejsce, więc nie byle co przed nami. No, naprawdę ciekawe spotkanie nam się zapowiada. Także, tak jak mówiłeś, czekamy na to spotkanie i wiemy, że już tam te emocje w szatni się na pewno kumulują, bowiem przetrzymani przez sędziego, przez całą realizatorkę Ligi Talentów, by jednak to spotkanie wszyscy zgromadzeni na live mogli obejrzeć w całości. Szybko składy, zaczynamy od Six Sense Pro. W bramce Gryniec, dalej obrona to Lesiakowski, Michalak, Olszewski, Gawlak. Pomoc to Lewicki, Owsianny, Chrzanowski, Szafrański, Gawroński na skrzydłach, Kozłowski, osamotniony w ataku, formacja 4-3-3. Tak jest, Young Devils 4-1-2-1-2 i w bramce Los, od prawej strony Wasążnik, środkowy obrońca Wasążnik. To chyba błąd jest, a tak zostało wysłane, trudno. Prawdopodobnie jakiś błąd, tak jest. Miarka, Jurek, środkowy pomocnik defensywny Krzepowski, od lewej strony Michał Januszkiewicz, Kędra, Kaczmarek, no i dwóch napastników, Adamski i Szymczyk. W środku Januszewski, zamiast, to szybka zmiana, dzisiaj miał grać ktoś inny, jest Januszewski. Formacja 4-1-2-1-2 to Young Devils. Dobrze, macie zielone światło od nas, komentatorzy dają zielone światło, niczym Horngacher dawał Kamilowi Stochowi jeszcze niedawno. Możecie skakać. Tak jest, mamy nadzieję, że wiatr będzie pod narty, wiatr w żagle i... No czekamy na to spotkanie, które na papierze wygląda niezwykle emocjonująco i mam nadzieję, że takie też będzie w rzeczywistości. Widzimy już szatnie, widzimy oczekiwanie na przeciwnika. To znak, że praktycznie bez przerwy możemy dokończyć dzisiejszą kolejkę. Tak jest, czekaliśmy na tamto poprzednie spotkanie, teraz jedno po drugim i... No cóż, ostatnie spotkanie, na pewno najbardziej wyczekujące przez wszystkich ludzi, którzy się interesują Ligą Talentów. Zapraszamy na to. Właśnie w tym momencie, bowiem dostajemy obraz wprost ze stadionu.
przy futbolówce drużyna gospodarzy w białych strojach i Young Davis w swoich bodajże standardowych. Różowatych, taki trochę fiolet i róż. Jest. Dymczyk od razu odbiór piłki na lewą stronę, tam Kaczmarek, dośrodkowanie, ale obrońca niedokładnie, jeszcze tutaj Young Devils miało swoją okazję. Benedyciński wyszedł z piłką na out, Gawroński, Kaczmarek szybko przejął, równo w tej chwili czwarta minuta, Wasążnik, Lewicki znany z boisk PCF APA, Szafrański, pędzi, podaje pięknie do Gawrońskiego, prosto w bramkarza. Prosto w bramkarza, niewygodna sytuacja dla strzelającego. W powietrzu musiał szukać tej futbolówki, ale na pewno ta akcja mogła nam się podobać. Można powiedzieć, że było widać w niej jakiś pomysł. Dobry przeszut na lewą stronę, tam niekryty zawodnik. No ale wracajmy, bo tutaj najprawdopodobniej czeka nas spotkanie cios za cios. Ja za Devilsy widzę na czacie. Kibicujcie, przewidywania wasze też są ważne. Piszcie. Teraz niestety nie mamy nazwisk, ale mamy emocje! Uderzenie! I broni bramkarz! Tak jest. Dobra interwencja po raz kolejny pokazuje, że jest dzisiaj pewnym punktem swojej drużyny. Bo wiemy, coraz bardziej to piłkarze, gospodarze nam się rozpędzają na bramkę rywali. No i na razie na spokojnie próbują tutaj zmylić wszystkich graczy drużyny przeciwnej, tak jest. No ale już wielokrotnie w ostatnich kolejkach Superligi, jakie miałem okazję komentować, widziałem takie zagrania, że po prostu się usypiali piłkarze drużyny przeciwnej. Teraz na spalonym jeden z zawodników piłkarzy Young Devils. I wracamy w drugą stronę pod bramkę właśnie drużyny gości. Witamy wszystkich widzów. Six Win teraz hashtag widzę. Mocno Six Sense. No zobaczymy za chwilkę. 17 minuta spotkania dopiero przed nami, więc jeszcze sporo emocji. No czyli zdania podzielone w tych gdzieś szeregach kibiców. No zobaczymy, kto wygra. To wiemy, że zazwyczaj takie spotkania są niezwykle elektryzujące. Teraz dużo miejsca po lewej stronie. Patrz. No wiele tak jest, ale niewykorzystane teraz już, tak jakby nas słyszeli piłkarze Young Devils, przesunęli całą linię defensywną, teraz strzał dobrze zablokowany, będziemy mieli rzut z autu, ale to wciąż zagrożenie dla bramki Young Devils. No i popatrzmy, białe koszulki, dośrodkowanie, dobre przecięcie przez obrońcę i daleko wybija gdzieś w centralny obszar tego boiska. Szymczyk. Faulowany był po prawej stronie obrońca. I mamy rzut wolny. Połowa Young Devils. Kendra w ostatniej chwili, ale elektrycznie, dokładnie. Ale odzyskali. Diabły, Kendra. Ofensywnie usposobiony prawy obrońca. Kaczmarek, Krzepowski. Wasążnik. Krzepowski. Januszewski piętką niedokładnie. I czas na Six Sense Pro. Tak, teraz gospodarze dobrze zamknęli tutaj rywali gdzieś na małym obszarze gry. Teraz strzał z daleka, bramkarz jednak górą w tym pojedynku. Wysparuje tą futbolówkę na rzut rożny i pierwszy bodajże stały fragment gry w postaci właśnie rzutu rożnego na konto drużyny gospodarzy. Dogrywaj. Ciekawie rozegrany stały fragment gry, naprawdę. No ciekawie, ale nagromadzenie graczy sprawiło, że tak naprawdę nie byłem w stanie zobaczyć, co dzieje się z futbolówką. Sędzia orzekł nam kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie tym razem trochę inaczej. Bramkarz wychodzi. Dobra interwencja. No i wracamy. Szybki kontratak drużyny Young Devils. I zaprzepaczona szansa. Wracana piłka. Young Devils 100% celność podań Six Sense Pro. Tak jest, to potwierdzają nam statystyki. Teraz próba dogrania na wybiegającego napastnika. Ojej, było blisko, by bramkarz popełnił błąd i w głupi sposób stracił bramkę dla swojej drużyny. Jak na razie widzimy, że oba zespoły tutaj stawiają na ten wysoki pressing. To jak zazwyczaj opłaca się niezwykle, ale muszą uważać na jakieś szybkie dogranie. Tak jak teraz, o tym wspominałem. Gawroński pięknie podał. Szkoda, że ta
późniejsza piłka nie doszła do napastnika. Jest, ale dobrze w tym wszystkim obrońca cały czas asekurował wybiegającego napastnika, blokował tutaj to podanie. Koć Six Sense teraz! Bramka! Bramkę! Dobre dogranie na 11 metr, a tam znalazł się gracz, który zdecydował się strzelić bezpośrednio. Ale on to uderzył, ale walnął! Kozłowski. Ale tak, Kozłowski z numerem 11 w 34 minucie po raz pierwszy pokonuje bramkarza Young Davis, który dotychczas sprawował się naprawdę świetnie w słupkach tej drużyny. Krzepowski do prawej. Wasążnik. Gawlak. Tym uderzeniem Kozłowski włączył nam nazwiska zawodników. Januszewski, strata i Lewicki do prawej. Lesiakowski, prawy obrońca, podaje do swojego kolegi Szafrańskiego, który w tej chwili stracił lidera strzelających w naszej lidze. I ponownie teraz Nupek, wtedy znany z FPA, teraz po prostu Lewicki chciał znaleźć swojego kolegę. No ale tam dobrze wybiegał prawy środkowy pomocnik w tej drużynie. Naprawdę widzimy, że tutaj komunikacja jest pomiędzy tymi dwoma graczami. Szkoda, że to dogranie jednak nie doszło do skutku, przecięte przez obrońcę, bowiem no, mielibyśmy tutaj sytuację na 2-0. Teraz na prawą stronę rozciągnięcie, tam już próba od razu dogrania w pole karne, niedokładnie. No, ale rzut rożny dla drużyny. Jest Six Sense. Szanowski. Szafrański zabrał się z piłką. Uderzenie po krótkim broni bramkarz i słupek. 6 strzałów Six Sense Pro. 0 na razie Young Davis. No 0, ale po raz kolejny gorącą pod bramką Young Davis. Tym razem słupek ich uratował. Być może jeszcze zdołają tutaj odrobić straty. Zobacz, Kaczmarek powalczył, odzyskał piłkę, ale niedokładnie i Olszewski. Ale musiał się tutaj ratować prawy obrońca, wybijając daleko, daleko futbolówkę. A my słyszymy ostatni gwizdek w tych pierwszych 45 minutach tego spotkania. No i jak na razie, można powiedzieć, pod dyktando gospodarzy. I to zdecydowanie, zdecydowanie. No i jestem ciekawy, czy Young Davis spróbują tutaj przeatakować w tej drugiej połowie. No na pewno to będzie się zmieniało, bo wiem, gdy licznik to wciąż będzie korzystny dla drużyny gospodarzy, no będą musieli się otworzyć, jeżeli tutaj chcą powalczyć o punkty. Ibisz pozdrawia, pozdrawiamy Maciej, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy również naszego komentatora, jednego z komentatorów PLWK. 3-2-1. Let's go! Liczymy na emocje, liczymy na lepsze spotkanie. Po stronie Young Davis. No na pewno muszą się tutaj postarać o akcję przede wszystkim zakończone strzałem, bowiem jak dotychczas nie oddali ani jednego, to raczej przeważali piłkarze gospodarzy. No i tak jak przyzwyczaili nas w tych pierwszych 45 minutach, teraz! Szafrański chciał zrobić Kozłowskiego. No Szafrański chciał powtórzyć wyczyn kolegi z zespołu. Tym razem jednak troszeczkę nad poprzeczką, ale to naprawdę mogło być mocny akcent na początku tej drugiej połowy, by wszystkich tutaj nas pobudzić. Szafrański, Szanowski. Dobrze, miarka. To wszystkie te nazwiska. Szafrański również znam jeszcze ze sceny PC lata temu. Dalekie tak. Podanie. No i... No niedokładnie, wciąż to Six Sense Pro przy futbolówce, choć teraz zamiana. No i akcja w stronę bramki gospodarzy. Ale jak widzimy, no nie mają pomysłu dzisiaj. Muszą coś zmienić, muszą coś zmienić, to szybko. Raczej szukają podań w szerz boiska. Ja cię sunę, jest gol! 1-1, Adamski, haha, patrz, spodziewałeś się, odjęło ci mowę. No nie, właśnie czekałem tutaj, mówiąc, że raczej szukają podań w szerz boiska niż do przodu, a tymczasem okazało się, że uśpili sobie rywali i wykorzystali, doprowadzając do remisu 1-1 i musimy tutaj oczekiwać kolejnych akcji, bowiem ten mecz coraz z każdej minuty będzie się stawał coraz ciekawszy, bowiem no, drużyny walczą o zwycięstwo w Lidze Talentów. A tam czyha z tyłu Magic Crew Proxima Gaming?
Oni pewnie tutaj obserwują to spotkanie. Na pewno, wiesz, jeżeli walczymy o zwycięstwo, musimy nie tylko martwić się o własną grę, ale o to, jak grają zespoły przeciwne. To na pewno jest klucz do wygrania zazwyczaj do każdego w każdym turnieju. Teraz strzał z daleka! Dobry, ale nad poprzeczką i jak na razie wynik nam się nie zmienia. 1-1. Za chwilę 60 minuta gry za nami i cóż, czekamy na rozwiązania. Gabroński wyrzucił. Teraz tutaj piłkarze, gospodarze przymknięci na, w tym małym kwadracie. Bardzo ryzykownie. Kozłowski 2-1 dla Sixers Pro. Cóż za nieodpowiedzialne zagranie obrońcy. Na pewno dostanie burę w szatni. No na pewno zbyt długo tutaj piłkarze Young Davis czekali na wybicie futbolówki z własnego pola karnego. To jednak przełożyło się na to, że Kozłowski po raz drugi zamienił swój strzał na bramkę. Także dobre spotkanie tego zawodnika. Na pewno może być zadowolony, ale pamiętajmy, że wirtualne kluby już nie od dziś nas przyzwyczajały do tego, że w samej końcówce te wyniki się zmieniały, można powiedzieć, w drugą stronę. I drużyna, która przegrywała jedną bramką, w ostateczności wygrywała, także musimy być czujni do końca tego spotkania, bowiem teraz to piłkarze gospodarzy, choć z tego nic nie wyniknie i Błoński będzie wybijał futbolówkę z własnego pola karnego. Gawroński, Gawlak, Adamski. Gawlak wyekspediował, zrobił to, co powinien zrobić obrońca Young Davids przy bramce na 2-1. Jest, no i Young Davis. Gonili wynik od początku tej drugiej połowy i po raz kolejny są w tej niekorzystnej sytuacji. Powiemy, że presja czasu na pewno na nich ciąży i niewygodnie się gra, jeżeli przegrywamy. No, a na pewno punkty z zespołem gospodarzy są niezwykle cenne, choć teraz zaprzepaścili Sixers Pro tutaj, by podwyższyć prowadzenie na spalonym jeden z zawodników. Jurek do prawej, przedłuża to Kendra. Benedykciński, Adamski, Kaczmarek w środku, teraz akcja tworzy się. Piękne podanie prostopadłe, jest tam Januszewski, jest faulowany, nie zabrał się z piłką. Albo inaczej, Lesiakowski po prostu zrobił Fabio Cannavaro z 2006 roku. No tak jest, szkoda, że nie pokusił się o strzał z pierwszej piłki. Ciekawie, jakby ta sytuacja w takim układzie by wyglądała. No ale nic, wracajmy. 2-1 jak na razie dla Sixers Pro. To oni prowadzą. Myślę, że zasłużenie, bo ta pierwsza połowa zdecydowanie pod ich dyktando. Teraz jak Devils powoli nam się budzi z tego głębokiego snu. Zobaczymy, czy zdołają się obudzić po raz kolejny pod bramką rywali i zamienić swoją akcję na bramkę. Tego na pewno teraz oczekują. Być może teraz. O nie, jednak. Nie zabrał się z piłką Adamski, niestety. Nawet nie ma rzutu rożnego. Nie, dograna zbyt za plecy. Zrozumieli się piłkarze Young Devils, a szkoda, bowiem tutaj była dobra okazja, by dograć tą futbolówkę gdzieś przed napastnika drużyny Young Devils. Teraz nie dogadali się zawodnicy Young Devils i mamy wyrzut z autu. Akcja na wysokości pola karnego. Young Devils, dobre podanie, Owsiany, Kozłowski do Szaflańskiego. Jeszcze Gawroński, ale prosto w bramkarza. No bramkarz leżał do pustej, troszkę wyżej, ale Gawroński prosto w niego właśnie. No a mogło nam to zamknąć to spotkanie. 3-1 na 10 minut przed końcowym czasem gry. Także w to wciąż muszą być tutaj uważni piłkarze Sixers Pro, by w głupi sposób nie stracić tego prowadzenia. Otworzyli ale się. Jak nie wtedy, to teraz. Być może w polu karnym już są strzał, ale obroniony. I kto strzelał? Nie kto inny jak Kozłowski. Tak, a on chciał hat-tricka. Otworzyli się teraz zawodnicy Young Devils. Chyba zobaczyli, która jest minuta. Na pewno teraz będą musieli, jeżeli chcą tutaj pomarzyć o tym choćby jednym punkcie, będą musieli się otworzyć i powalczyć bardziej z przodu. Bo raczej obrona nic w tym momencie im nie zmieni, a być może gdy przerzucą ten cały punkt gry gdzieś do przodu, uda im się strzelić tą wymarzoną bramkę i dokonać remisu. Być może teraz, zobacz, 4-4,
No ale muszą szybciej dogrywać tą futbolówkę. Nie. Ojej, no i właśnie. Zaprzepaszona okazja dla zespołu gości. Jęk zawodu tak. Kibiców gości był słyszany nawet w moim studiu w Warszawie. Tak jest. No i cóż, wracamy pod bramkę jak Devils. Dośrodkowanie, piłka zawieszona. Słupek obity przez jednego z piłkarzy Sixers Pro. I bramkarz rozpocznie od 5 metra. Widzimy, że się śpieszy, także Young Devils się nie podaje. Young Devils będzie chciał tutaj powalczyć do samego końca. Przecież to 3 minuty doliczone już się rozpoczęło. To słońce niestety zachodzi powoli dla Young Devils. Piekło dzisiaj nie będzie balowało. Najprawdopodobniej. No, niestety, powoli to światełko w tunelu coraz bardziej się oddala. Tym bardziej, jeżeli będą tutaj czekali na jakieś błędy rywali, bowiem no dzisiaj... A może gol dla Sixers, jeszcze zobacz, Szafrański. On już nie jest liderem klasyfikacji strzelców. Może po tym uderzeniu, nie. No i cóż, koniec. Nie, jeszcze mamy sytuację. Patrz, jeszcze jednak sytuacja. Nie, jednak jeszcze rzut wolny. Także sędzia nam sprawi psikusa. Strzał bezpośrednio. Ojej, było blisko. Gdyby to bardziej przycelował, mielibyśmy piękną bramkę. Teraz już koniec. Teraz już koniec, teraz już nic nas nie zmyli. Także cóż, 3 punkty lądują na Sixers Pro. Także robią sobie przewagę w tabeli. Ach, te staty. Nad Young Devils. Ach, te staty. No ale widzimy w statystykach, że to, że ten mecz zakończył się 2-1, to można powiedzieć jest cud. Bowiem no, 16 strzałów, 11 celnych. O może. Ile zespołów dałby, by mieć takie statystyki po... Patrz, jakbyś nie widział wyniku spotkania, jaki byś powiedział wynik? Zasłoń sobie ręką, 2-1. Jaki widzisz przed sobą wynik? No, co najmniej z 6-0. No. No ale cóż, tak jak nie inne, mieliśmy emocje. 2-1 dla drużyny Sixers Pro, co statystyki pokazują, że naprawdę zasłużyli na tą wygranie. I dowieźli do końca. Dziękujemy wszystkim widzom za oglądanie. Naprawdę licznie przyszliście na najlepszy mecz dzisiejszej kolejki. Cieszy nas to. Wracamy na chwilę do studia. W tej chwili... Za nami już cała kolejka, 11 kolejka, bo właściwie pokazaliśmy wszystkie spotkania. Gratuluję, Billy, takiego czegoś jeszcze nie miałeś. No, jeszcze nie. Przypomnijmy, że jestem od sezonu zero związany z Polską Ligą Wirtualnych Klubów. Cieszy mnie to, że miałem okazję skomentować całą kolejkę ligi. Historyczna, legendarna chwila. Tak jest. No i cóż, wystarczy nam prawdopodobnie tylko podziękować za dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób umiliśmy wam wszystkim czas. Nikt z nami się nie nudził. Na pewno nie. Szczególnie ostatnie spotkanie doprowadziło nas do euforii. Chociaż pierwszy mecz 3-3, pamiętajmy. No tak jest. Ja tak naprawdę jestem cały mokry. Powiem, no to co widzieliśmy na stadionie i my w kabinie komentatorskiej przełożyło się na to, że ja wciąż nie mogę zrozumieć, czemu Sixers Pro tylko dwie bramki dzisiaj strzeliło, miało swoje okazje. No ale cóż, ważne, że wygrali. Na pewno brawa dla tych chłopaków i czekamy na ich kolejne spotkania. Tak, w tej chwili są liderem, drugie miejsce Proxima, Young Devils spada na miejsce czwarte, ponieważ Wesołych Świąt dzisiaj wygrało swoje spotkanie. I wiesz w jakim stylu? W jakim stylu? Dodać. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Żegnamy się i słyszymy się. Znaczy ja już w tej chwili życzę wszystkim Wesołych Świąt i wcale nie chodzi o klub, ponieważ ze mną jutro się nie usłyszycie. Billy, z tobą chyba też nie. Najprawdopodobniej również nie. Także z naszej strony Wesołych Świąt. Dziękujemy bardzo. Komentowali dla was dzisiaj Piotr Billy Zabrzewski i Piotr Gawron Gawroński. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru.